Magdalena, Dubel, Ema, Marok, Sestrzyk, Kuby, S4, a ten nowy Marcin Pragnia. Cześć Marcin. Cześć Marcin. Oficjalnie poznaliśmy się przed chwilą, na social media znaliśmy się już wcześniej. Marcin, dawno ci nie było, bardzo dawno, po prostu nie pamiętam, kiedy ostatnio raz w ogóle słyszałam cokolwiek nowego na temat Marcina Pragnia, więc teraz tutaj siedzisz i wszystko mówisz. Co się u ciebie działo, jak cię nie było? Byłem cały czas, tylko was nie było. Jestem dzisiaj tutaj specjalnie. Także no nie walczyłem już od 9 miesięcy. Długa przerwa. Najpierw naciskaliśmy na walkę w łańcuchu Kyushu po pas i w końcu się doczekałem tej walki. W styczniu miała być. Jednak się rozchorowałem. I niestety nie doszło do walki, tak? Musieliśmy odłożyć termin, że chciałem bardzo walki, bardzo mocno naciskaliśmy na tę walkę. No i się nie odbiło, była ze względu na moją chorobę. Także słabo wyszło. Ale teraz już jestem gotowy do kolejnej walki, już jestem w pełnym treningu. Czekam na propozycję WAC. I mam nadzieję, że będę już w najbliższym czasie zmierzyć z kolejnym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że będzie to walka o pas. A jeżeli nie, no to myślę, że to będzie jakiś kolejny hit. Śledźcie, obserwujcie i na pewno będzie warto. No właśnie, pamiętam, że w styczniu żyliśmy informacją o tym, że Marcin Pragnia w końcu doczekał się walki o pas. No niestety później okazało się, że niestety ta walka się nie odbędzie. Czy jest gdzieś jednak jeszcze w planach? Ona jest tak odłożona na dalszy termin, kiedy już teraz jesteś na nią gotowy, czy jednak gdzieś tam plany One się zmieniły i no i niestety gdzieś tam czekać jeszcze przy prawach decyzyjnych? Ja jestem gotowy do rodzenia. Urodzimy się wywalczyć, tak? Ale i rodzice są gotowi na moje mistrzostwo. Mamy nadzieję, że są. Też mam taką nadzieję. Ja jestem gotowy na walkę, na podjęcie rękawy w każdym momencie tak naprawdę. Naciskaliśmy na maj przeminął. Naciskamy na czerwiec i nigdy zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że w najbliższych dniach wyjaśni się sytuacja i będę wiedział, co dalej. Dużo osób mnie pyta, co dalej. Ja tak naprawdę sam nie wiem, co dalej. Znaczy, wiem, jakie są moje plany i o tym też mogę teraz opowiedzieć, ale no, na tą walkę naprawdę czekam już od dosyć dawna. Mam nadzieję, że ona się jednak odbędzie, a jeżeli nie, no to będą tak mało być i czekają na ekscytujące przygody, walki. No pas 107 zwycięstw z rzędu naprawdę robi robotę i myślę, że wiele drzwi się przed tobą otwiera. No to jeżeli już zahaczysz tematu, że możesz powiedzieć co dalej, no to czekam. No zapatrzę się, czekam na to. Co dalej? Do tej pory mieszkałem w Holandii i tam trenowałem. Tam zacząłem moją przygodę z MMA tak naprawdę. No ale teraz sytuacja się zmieniła. Pół roku prawie jestem już w Polsce, trenuję w klubie S4. Jest tutaj super atmosfera, tam zawodnicy, naprawdę bardzo przyjemnie się walczy. Bardzo przyjemnie się trenuje, sparingi są świetne, towarzysko jeszcze lepiej. Także naprawdę jest bardzo fajny klub, trenerzy są bardzo dobrzy. Ale chyba Google nie zagoszczę już we S4, mimo że tak fajnie mi się tu trenuje, jednak już coś mnie wzywa, żebym dalej jechał w jakąś podróż. No i też już tak naprawdę się wyprowadzam z Holandii. No to już nie będę tam pracował w najbliższym czasie, jednak musi mnie Indonezja. Mój trener wyjechał do Indonezji. No i najprawdopodobniej w najbliższym miesiącu też się tam ewakuuję. Jak wyjadę z rodziną do Indonezji. No i tam będę trenował dalej, przygotowywał się do kolejnych walk. Myślę, że dużo więcej będę działał w mediach. Mamy nadzieję. Będę przekręcił jakieś tam filmiki, będę wrzucał to na YouTube albo na Instagrama. No i będę mówił co mówię, tak? Już od jakiegoś czasu i tak staram się to naprawić. Pojawiać się w mediach społecznościowych.
Mam nadzieję, że moi fani to zauważyli już. Jeszcze nie zacząłem nagrywać filmików, ale wszystko przede mną. Tak jest, wszystko jest na dobrej drodze. Z tego co słyszę, jesteś takim trochę Jaśkiem Wędrowniczkiem. Powiedz, co spowodowało taką zmianę decyzji, że z Holandii Polska, potem z Polski do Indonezji. Jak to wygląda? Czy to jest po prostu poszukiwanie cały czas czegoś nowego, jakichś nowych technik, których nie nauczyłeś się tam, których nie masz tutaj? Czy po prostu taka, że lubisz podróżować, nie lubisz się za długo w jednym miejscu zatrzymywać? Myślę, że cała ta kompilacja jest prawdziwa, bo lubię podróżować, bardzo lubię zwiedzać, poznawać nowe kultury, spotykać nowych ludzi, jest to naprawdę fajne, fascynujące. No, można dużo więcej rzeczy zobaczyć niż Warszawa. Zmienianie otoczenia dla treningu jest bardzo ważne, ponieważ cały czas musimy podejmować jakieś wyzwania. Pokażę to wam więcej teraz? Nie, dziękuję. Cały czas musimy podejmować nowe wyzwania. No i jest to rozwojowe i dla głowy, i dla umiejętności. Także wszystko dzięki Telema. Wszystko dzięki Danielowi. Tak jest, który chodzi nam tutaj po nogi. Tak jest, zamianę też za chwilę złapiemy, ale na razie jeszcze do ciebie. Powiedz mi, nie wiem na jakim etapie jest, na jakich zasadach jest twój kontrakt z LAM, ale czy w sensie tego, że ten pojedynek mistrzowski się troszeczkę odwrócił i na razie jeszcze coś tam nie chcę po nim słuchać, to czy może jest szansa na to, żebyś zawarł szczycie? No bo z tego co widzę, no to tutaj trenowałeś już bardzo ciężko, no i jesteś w takim gazie, czy no i sam jak powiedziałeś, jeżeli celujesz w czerwiec, no to chyba to też nie jest gotowy. Jestem zawsze gotowy. Tak, rodzimy się gotowy. Chyba, że mnie dopadnie grunkowiec i będę miał dziury w nogach i nie będę mógł trenować. To jest trochę inna sytuacja. Nie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że już więcej ludzi mnie spotka i już jest to za mnie. No właśnie, to w takim razie powiedz, jak to wygląda z tym kontraktem. Jak z tym kontraktem? Znaczy wiadomo, że szczegółów nie stracisz, ale czy jest szansa na to, żebyś zostałem w innej organizacji zawarł, jeżeli mistrzem nie jest. Zobaczymy jak to będzie. Nie bardzo mogę coś zdradzać na ten temat. Jednak no, naciskamy cały czas na walkę jakoś naprawdę w przeciągu tygodnia powinno już się wyjaśnić wszystko. Już tak. Mówią mi co tydzień, że w przeciągu tygodnia się coś wyjaśni i się nie wyjaśnia, ale ten tydzień już powinien być kluczowy i mam nadzieję, że po weekendzie będę miał jakieś nieco. No to mam nadzieję, czekam oczywiście z zapartym tchem, mam nadzieję, że to będzie oczywiście dobry wniosek. Spędzasz już tutaj troszeczkę czasu i muszę Cię zapytać też trochę o nadchodzącą galę PSW. Dzisiaj byłeś obecny na mediatreningu. Trenujesz z dwoma zawodnikami, którzy mają na głowie trochę presji. Jest debiutant MMA, Damian Janikowski, i powracający mistrz Łukasz Wielkowski. Powiedz, jak oceniasz ich szanse w ich pojedynkach, no bo jednak gdzieś tam tutaj na sali widziałeś, jak to przebiega. To może po kolei zacznę od Damiana najpierw. Damian to bardzo pracowity zawodnik i mam nadzieję, że wygra, jednak walka to walka, że 50 na 50 zazwyczaj jest, tak? Może być chwila nieuwagi tak naprawdę i możemy dostać cios i jest po walce, ale Damian przepracował swoje treningi bardzo solidnie, jest w świetnej formie i mam nadzieję, że pokażę klasę, która otworzy mi drogę do dalszych małych sukcesów. Myślę, że zrobi dobrą robotę. I teraz Juras. Teraz Juras. Juras też przepracował ciężki cykl treningowy. Jednak jest to powrót po kilku latach, także myślę, że pewnie sam ma do... Chciałby, żeby to może było troszeczkę lepiej, ale i tak jest bardzo dobrze. Trzymam mocno kciuki, wierzę, że chłopaki wygrają, będą z nimi najprawdopodobniej w szatni. I liczę na to, że dadzą świetne walki, które wygrają. A ja liczę, że będziemy Cię częściej spotykać, no bo skoro tak długo nie mieliśmy okazji Cię oglądać, no to już tych walk będzie więcej.
No i właśnie, czy w związku z tym, że ty sam chciałeś na tą wartę czekać, to czy zamierzasz wskoczyć w drugiej połowie roku jednak nieco więcej niż jedną, mamy nadzieję, że nieco więcej niż jedną, czy to jest kwestia otwarta po prostu i może jesteś takim zawodnikiem, który po pierwszej walce powie sobie. Mam nadzieję, że jeszcze trzy będę w tym roku. Bardzo dobre podejście. Naprawdę, jeżeli dostanę walkę w czerwcu lub w lipcu, to po kolejnych dwóch miesiącach już będę mógł się dalej walczyć. Dla mnie to jest sprawa otwarta. Żyję po to, by walczyć, walczę po to, by żyć. W takim razie namawiam One, żeby dało jak najszybciej walkę, jak nie One, to coś innego, ale też dobrego. I już tak zupełnie na koniec. Siedzący tu przed chwilą Damian Janikowski cały czas coś mówił na temat Różala. Czy mógłbyś mi coś powiedzieć więcej na ten temat? Nie wiem, czy tu jest co mówić jeszcze, to stara historia z tych dwóch albo trzech lat, nie pamiętam. No, chciałem się bić na KFW, może nie tak, że ja się chciałem bić na KFW, tylko mój kolega z kim miał się bić na KFW, dostał kontrakt w Bellatorze, więc nie mógł wziąć tej walki, mój trener zaproponował moją kandydaturę, ja się zgodziłem, dla nas to było jak dobre wyzwanie. Byłem sporo lżejszy, pewnie od Różala w tamtym czasie też. Jednak nie wiem, włodarze stwierdzili, że jestem zbyt słaby, nie nadaje się do tego sportu, albo nie wiem. No i wyszło jak wyszło, tak? Nie doszło do walki. I tyle. No to mam nadzieję, że teraz już jak najbardziej ta walka wyjdzie. Życzę ci tego. Każda następna, nawet z Różalem. No i życzę ci tego, żebyś był częściej mógł pisać o tobie same dobre wiadomości. Mam nadzieję, że wyślesz pocztówkę z Indonezji. No i czekam na te dobre wiosny. I bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i jesteśmy na linii. Tak jest, dokładnie. Pozdrawiam wszystkich fanów, rodzinę. No i czekajcie na więcej wrażeń. Na pewno czekamy. Bardzo dziękuję jeszcze raz i powodzenia. Dziękuję.